Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Zapraszam dzisiaj na podsumowanie stycznia. Jeśli chodzi o styczeń, to naprawdę był to dla mnie taki bardzo dobry miesiąc czytelniczo, ponieważ ciągle miałam ochotę coś czytać, miałam całą listę książek i naprawdę miałam taką ogromną chęć na czytanie, ale ja zawsze tak mam początkiem nowego roku, czuję taką, wiecie, nową energię, jestem zmotywowana i dużo czytam. Jak dla mnie te 9 książek to jest naprawdę bardzo dużo i dlatego ostrzegam, że to podsumowanie może chwilkę potrwać, bo czasem przy niektórych książkach mogę zgadzać się bardziej, przy innych mniej, ale też były to takie książki, które naprawdę były rewelacyjne, to znaczy duża część z nich była naprawdę 4-5-gwiazdkowa. I ja się już śmiałam w styczniu właśnie, że jeżeli tak dalej pójdzie, to ten pierwszy miesiąc wyrobi całą moją topkę najlepszych książek 2022 roku. Ale naprawdę miałam szczęście trafiać na same wyjątkowe książki, ale to też były smutne książki. Także styczeń był takim trochę smutnym miesiącem pod względem tych lektur, o czym zaraz się przekonacie. Były to ciężkie i takie naprawdę duszne historie, ale jednocześnie rewelacyjne, naprawdę godne polecenia. Także mam nadzieję, że znajdziecie tutaj coś dla siebie. Więc bardzo serdecznie zapraszam Was do dalszego oglądania. Zacznę od pierwszej książki, którą udało mi się przeczytać w styczniu, a była to książka Karoliny Sulej, czyli Rzeczy osobiste. Jest to reportaż na temat ubrań i w ogóle właśnie takich tytułowych rzeczy osobistych więźniów, którzy przebywali w obozach zagłady, w obozach koncentracyjnych w Auschwitz, ale nie tylko. I chociaż mogłoby się wydawać, że o Holokauście powiedziano już wszystko, to tutaj autorka podchodzi do tego tematu z zupełnie innej strony i znowu budzi to gdzieś tam trochę taki nasz wewnętrzny sprzeciw. No bo jak tutaj w obliczu tak ogromnej ludzkiej tragedii rozmawiać o ubraniach, o tak głupim i błahym, nieważnym temacie? Ale okazuje się, że właśnie ten temat był bardzo ważny dla samych więźniów, ponieważ w tej książce możemy znaleźć również ich świadectwo. I tutaj jest, zaznaczyłam sobie w ogóle kilka cytatów w tej książce, ale jest jeden taki szczególny, który chciałabym Wam tutaj przytoczyć, ponieważ wydaje mi się, że on dobrze oddaje istotę tej książki. Częścią poczucia godności jest dbanie o siebie, tłumaczy. W czasie wojny byłem bezradny, nie miałem możliwości obrony, byłem poniżany, wrzucany w błoto, uprzedmiotowiony. Po wojnie obiecałem sobie, że już nigdy nikomu na to nie pozwolę. Dbać o siebie i wyglądać to nie jest tylko potrzeba estetyczna, to potrzeba moralna. I właśnie o tym jest ta książka, to znaczy tutaj autorka bardzo dobitnie pokazuje, jak takie poczucie, że ma się, nie wiem, czyste ubranie, że ma się nowe buty na stopach, jak to podnosiło morale gdzieś tam w obozach koncentracyjnych, jak to pozwoliło tym ludziom poczuć się, no jak ludzie właśnie, dodawało im poczucia godności. Także to naprawdę było szalenie ważne dla samych więźniów i uważam, że tutaj autorka naprawdę po pierwsze rewelacyjnie podeszła do tematu, to znaczy od takiej zupełnie nieznanej strony, zupełnie innowacyjnej strony, ale jednocześnie to, że oddaje tutaj głos samym ocalałym, samym właśnie byłym więźniom obozów koncentracyjnych, to też jest wartość dodana, ale co ciekawe, w tej książce nie mamy tylko tej historii z perspektywy więźniów, ale również jest taki rozdział poświęcony umundurowaniu SS-manów, to dlaczego te mundury wyglądały tak, a nie inaczej, to jakie one emocje wzbudzały, jakie emocje wzbudzają dziś. Także naprawdę jest tutaj mnóstwo ciekawych informacji. Oczywiście jest to bardzo trudna książka ze względu na tematykę, tak więc jeżeli takie tematy Was przytłaczają, no to może warto się nad tym zastanowić, ale jeżeli ciekawi Was ten temat i jeżeli chcielibyście tę książkę poznać, to ja naprawdę bardzo gorąco polecam. Dla mnie to jest 5 gwiazdek na 5 i z całą pewnością jedna z najlepszych książek tego roku już, a była to, przypominam, pierwsza książka, po którą w 2022 roku sięgnęłam. Dalej mam równie rewelacyjną książkę, choć już nie reportaż, a jest to książka Ostatnie Stadium, Niny Rike. Ja tę książkę kiedyś kupiłam, ponieważ miałam takie przeczucie, że będzie to jedna z tych książek wydawnictwa Pauza, która bardzo, bardzo mi się spodoba i na szczęście okazało się, że dokładnie tak było. To było takie, wiecie, przeczucie czytelnika, taka czytelnicza intuicja gdzieś tam przez lata czytania wyrobiona. I rzeczywiście to jest książka, która bez wątpienia trafia do topki moich ulubionych książek wydawnictwa Pauza, ale też myślę, że znajdzie swoje miejsce właśnie w tym podsumowaniu roku. Także jak widzicie, naprawdę początek stycznia, a ja już znalazłam książki, które potencjalnie będą ulubieńcami roku. Tutaj mamy historię 40-kilkuletniej lekarki rodzinnej, Elin. Historia w ogóle rozgrywa się w Norwegii, także są to norweskie realia, natomiast myślę, że wiele z tych kwestii można odnieść również do nas, do Polski, chociaż przecież Norwegia i Polska tak bardzo się różnią. Ale główna bohaterka, Elin, to jest taka dosyć sfrustrowana swoim życiem kobieta, nieszczęśliwa w małżeństwie, która jako lekarka rodzinna czuje się nie do końca spełniona i też bardzo mocno komentuje wybory, decyzje i życie swoich pacjentów, co oczywiście jest zupełnie nieetyczne i ona totalnie nie powinna tego robić, ale momentami trudno się nie zgodzić z tym, co ona mówi. Ona oczywiście nie zawsze mówi to na głos, czasem jej się zdarza, ale często to są te myśli, które tylko my poznajemy. I to jest coś takiego, co trochę nas konfrontuje z takimi naszymi myślami, bo myślę, że każdy z nas miewa czasem takie właśnie myśli, których wstydziłby się powiedzieć na głos, ale które gdzieś tam w głowie nam się kłębią. I właśnie taka jest Elin. To jest taka bohaterka, którą ciężko jest polubić, także jeżeli jesteście tymi czytelnikami, którzy muszą polubić głównego bohatera, żeby polubić książkę, to od razu mówię, że nie jest to książka dla Was, ale jednocześnie jest to bohaterka bardzo złożona, ona podejmuje decyzje, które często są błędne, ale jednocześnie są takie bardzo ludzkie. Ona oczywiście, że popełnia błędy, ale kto z nas tego nie robi? I tutaj też mamy właśnie wątek zdrady w małżeństwie, tego jak ona zdradza swojego męża.
jak jest nieszczęśliwa w tym małżeństwie, co prowadzi do tych jej decyzji. Ona sobie zdaje sprawę z tego, że robi źle. I oczywiście my jako czytelnicy to krytykujemy, no bo no wiemy, że to jest złe i że tak być nie powinno, ale jednocześnie ja osobiście nie potrafię jednoznacznie ocenić Elin, ponieważ ja czuję, że ona jest takim człowiekiem z krwi i kości i ja czuję, że tacy ludzie istnieją naprawdę. Także dla mnie tacy złożeni bohaterowie są zawsze najlepsi i uwielbiam właśnie za to skandynawską literaturę. Zawsze sięgając po książki norweskich czy szwedzkich pisarzy, przekonuję się o tym coraz bardziej. No i właśnie to jest taka książka, taka surowa, troszkę może momentami nawet nieprzystępna, ale jednocześnie niesamowicie trafna w swojej ocenie społeczeństwa, tutaj akurat norweskiego, ale też społeczeństwa w ogóle. Także jeżeli lubicie takie książki, to bardzo gorąco Wam polecam Ostatnie Stadium, ale zdaję sobie sprawę, że to nie będzie książka dla wszystkich, podobnie zresztą było z książką ta druga, Therese Bowman, którą kiedyś bardzo, bardzo gorąco polecałam, a wiem, że wielu osobom się nie podobała, także myślę, że właśnie z Ostatnim Stadium może być podobnie, ponieważ tutaj, mimo że główna bohaterka jest dużo starsza, to jednak dają one taki podobny vibe, tak mi się wydaje. Także ode mnie polecanko, ale czy Wam się spodoba, to nie obiecuję. I wracamy na chwilkę do reportażu. Mam tutaj książkę Memorial Drive. To jest książka, pod tytuł głosi wspomnienie córki. I to jest książka Nataszy Trethewey. Jest to amerykańska pisarka, chyba dosyć ceniona z tego, co czytałam. I to jest taki jej swoisty pamiętnik. To jest w ogóle książka z tej kategorii memoir. Ja nie do końca lubię takie książki, ponieważ czytając je, czuję, że jestem gdzieś tam o jeden krok za daleko, to znaczy za bardzo wchodzę z butami w czyjeś życie i trochę się czuję nieswojo, czytając te książki. Natomiast miałam tą książkę na swojej półce, słyszałam o niej bardzo, bardzo dobre opinie, a też chciałam poznać jakąś książkę wydawnictwa Cyranka, bo też wydaje mi się, że to jest interesujące wydawnictwo. No i przechodząc do samej książki, to jest to, tak jak wspomniałam, wspomnienie właśnie autorki. Jest to taki powrót do jej dzieciństwa, które było naznaczone wieloma, wieloma traumami. Bo chociaż ta relacja z matką, o której tutaj jest mowa, sprawia wrażenie takiej naprawdę ciepłej i oddanej, to jednak kiedy jej matka związała się z pewnym mężczyzną, w tej rodzinie zaczęły pojawiać się naprawdę poważne problemy. Partner matki, autorki znęcał się nad matką i nad właśnie Nataszą psychicznie, fizycznie, był złym człowiekiem. Aż ostatecznie, to chyba nie jest spoiler, bo to wynika tak naprawdę z opisu tej książki, ostatecznie zabił tę matkę. No i właśnie ta książka jest taką, nie wiem, chyba próbą troszkę rozprawienia się z tymi bolesnymi wspomnieniami, takim poczuciem, że być może autorka nie pomogła mamie na czas, a przecież w dniu jej śmierci miała zaledwie 19 lat, więc tak naprawdę nic nie wiedziała jeszcze o życiu. Ale jednak to poczucie winy gdzieś tam w niej jest. Ta książka wydaje się być taką troszkę autoterapią, być może. Nie chcę sobie nawet wyobrażać, jak trudne musiało być dla autorki wracanie do tych wspomnień i pisanie tej historii, natomiast jeżeli było to oczyszczające i potrzebne, to jak najbardziej tak. Sama książka jest zdecydowanie bardzo bolesna, bardzo wzruszająca, ale jednocześnie bardzo osobista, więc jeżeli podobnie jak ja nie czujecie się komfortowo czytając takie rzeczy, no to nie wiem, czy będzie to lektura dla Was. Ja nie potrafię jednoznacznie jej ocenić, ponieważ z jednej strony są to właśnie bardzo bolesne wspomnienia, realne wspomnienia prawdziwej osoby, a z drugiej strony czułam się niekomfortowo, nieswojo, czułam, jakbym wchodziła z butami w czyjeś życie. Także nie do końca wiem, jak mam się do tej książki odnieść i nie będę Wam jej ani polecać, ani odradzać. Myślę, że to jest taka rzecz, co do której sami musicie podjąć decyzję, czy chcielibyście tę książkę przeczytać, czy też nie. Jeśli jesteśmy przy biografiach i wspomnieniach, to mam tutaj jeszcze jedną biografię, a jest to biografia księżnej Diany, czyli Diana, jej historia. To jest wznowienie, ponieważ ta książka oryginalnie wyszła w latach 90. jeszcze ze życia księżnej Diany. Natomiast końcem zeszłego roku w kinach pojawił się film Spencer, który był dosyć popularny i właśnie wydaje mi się, że na fali popularności tego filmu została wznowiona ta oto książka, która pewnie gdzieś tam została uzupełniona o jakieś informacje, gdzieś tam przeredagowana, bo jednak na ten moment wiemy o księżnej Dianie dużo więcej niż wiedzieliśmy w momencie, kiedy ta książka została wydawana. Natomiast całym jakby clou tej książki jest to, że jest to taka książka, którą można poniekąd nazwać autobiografią księżnej Diany, ponieważ ona powstała z zapisków właśnie samej księżnej. Diana nagrywała swoje przemyślenia, swoje odczucia i później przekazywała je autorowi, Andrew Mortonowi, nagrywała je w tajemnicy przed właśnie rodziną królewską, więc mamy tutaj wyjawione naprawdę takie sekrety, o których być może z innego źródła nigdy byśmy się nie dowiedzieli, bo są to sprawy, o których mogła wiedzieć tylko sama Diana. I rzeczywiście te pierwsze 100 stron książki, gdzie mamy do czynienia tylko z tymi nagraniami, czuć, że to jest księżna Diana, że to są jej słowa, bo one są takie dosyć często nieskładne, trochę chaotyczne, ale jednocześnie pełne emocji, pełne bólu i to się bardzo przeżywa czytając to. To znaczy, no po prostu czuć, że to są słowa samej księżnej Diany i naprawdę no to są ogromne emocje czytając to. Bardzo mi się to podobało, chociaż podobało to oczywiście nie jest dobre słowo, znając tę historię. Natomiast dalsza część tej książki to już jest taka bardziej standardowa biografia i ta część już była dla mnie dosyć nudna, ponieważ Andrew Morton bardzo często powiela te informacje, które już przecież poznaliśmy z ust samej księżnej Diany i tylko oprawia je jakimś tam swoim dodatkowym komentarzem. Natomiast mało tutaj jest takich nowych informacji. Oczywiście coś tam się znajdzie i na pewno czegoś się z tej książki dowiemy. Natomiast no, ta druga część podobała mi się zdecydowanie mniej. Zdecydowanie najlepsze w tej książce jest to,
o czym pisała sama Diana, te właśnie jej myśli i odczucia. Dalsza część nie jest już tak dobra, natomiast oczywiście wciąż jest to bardzo przejmująca historia i jak myślimy o tym dzisiaj, to po prostu aż ciężko uwierzyć, że to była dwójka ludzi wmanipulowana w małżeństwo, które tak naprawdę od samego początku nie miało racji bytu i gdyby nie naciski pewnych ludzi, aby to właśnie Diana została żoną księcia Karola, gdyby książę Karol od początku mógł poślubić kobietę, którą tak naprawdę kochał, czyli Kamilę, tak jak to jest dzisiaj, to być może ta historia potoczyłaby się zupełnie inaczej, życie Diany potoczyłoby się zupełnie inaczej. To wszystko jest po prostu strasznie przerażające, szczególnie biorąc pod uwagę to, że kiedy Diana wkraczała w ten świat rodziny królewskiej, miała zaledwie 19 lat, więc tak naprawdę była jeszcze nastolatką i nie otrzymała zupełnie żadnej pomocy, była w tym wszystkim sama, więc nic dziwnego, że się pogubiła i tylko szkoda, że ta historia skończyła się tak, jak się skończyła. Mam tutaj jeszcze książkę, która była beletrystyką, troszkę taką literaturą młodzieżową, troszkę odstającą tematycznie od tych rzeczy, które Wam tutaj pokazałam, ale to nadal jest smutna książka, także wpisuje się w ten główny motyw książek styczniowych. A jest to książka Pieśń o Achillesie, Madeleine Miller. Ja sięgnęłam po tą książkę, ponieważ bardzo lubię historię i historia to zawsze była gdzieś tam moja pasja. Pisałam rozszerzoną maturę z historii w ogóle. I jakoś tak właśnie ostatnio byłam bardzo w nastroju na mitologię najróżniejsze. I bardzo się ucieszyłam, że za sprawą tej książki mogę powrócić do mitologii greckiej. A też słyszałam o tej książce, że jest to przejmująca i łamiąca serce historia, ponieważ mamy tutaj do czynienia z wojną trojańską i z historią Achillesa, ale z trochę innej historii, ponieważ poznajemy również jego towarzysza Patroklosa, z którym łączyła go pewna intymna więź i który był dla niego bardzo, bardzo ważny, ale oczywiście nie było to akceptowane przez głównie przez matkę Achillesa, czyli przez boginkę Tetydę. I to miała być taka bardzo wzruszająca i bardzo łamiąca serce historia. I rzeczywiście ona jest smutna i jest poruszająca, natomiast we mnie nie wzbudziła jakichś takich głębszych emocji. To znaczy, jest bardzo ładnie napisana, tak spokojnie, subtelnie. Naprawdę styl pisania jest bardzo tutaj ładny i nie można tego tej książce odmówić, ale sama fabuła jakoś tak nie wzbudziła we mnie większych emocji. Troszkę obojętnie śledziłam te losy. Natomiast to, co bardzo mi się podobało, to właśnie przedstawienie wojny trojańskiej, ponieważ autorka Madeleine Miller jest filolożką klasyczną, z tego co wiem, i tutaj bardzo mocno trzymała się właśnie tych realiów historycznych, to znaczy odnosiła się niejednokrotnie do Iliady, Odysei, do greckich mitów oczywiście. No i to wszystko tutaj bardzo widać, bo naprawdę ten świat zbudowany jest fantastycznie, bardzo realnie są te wszystkie kwestie oddane, a jednocześnie bardzo interesująco. I właśnie ta książka zachęciła mnie do tego, żeby czytać więcej tego typu książek, takich osadzonych w świecie antycznym. Już nawet nie tylko takiej beletrystyki, typu właśnie inna książka tej autorki jak Kirke, którą oczywiście również chętnie bym przeczytała, ale też zachęciła mnie do sięgnięcia po takie po prostu klasyki klasyków, czyli właśnie Iliadę i Odyseję. Bardzo chętnie bym te książki przeczytała, bo oczywiście miałam je kiedyś tam w szkole w jakichś fragmentach, ale szczerze powiem, że niewiele już z tego pamiętam. I w ogóle bardzo chętnie odświeżyłabym sobie mitologię grecką, więc na pewno nie mogę uznać, że ta książka to był jakiś zmarnowany czas, pomimo tego, że nie wywarła na mnie aż tak ogromnego wrażenia, jakiego się spodziewałam, nie było tego efektu wow, to jednak no, zachęciła mnie do poszerzania swojej wiedzy w tym temacie i na pewno to będę robić, także była to całkiem przyjemna książka, ale jednak nie była tym, czego się spodziewałam. Tak więc takie 3 na 5, taka książka w porządku, ale jednak bez szału. Jeśli chodzi o książki, które mam w formie fizycznej, papierowej, to by było na tyle, ale mam jeszcze 4 książki, które czytałam w formie e-booka na Legimi, tak więc tutaj obok mnie będę Wam wyświetlać okładki. I pierwszą z takich książek była książka Lato, gdy mama miała zielone oczy. Jest to książka, z tego co pamiętam, rumuńskiej pisarki, tak więc taka literatura, której ja zwykle nie czytam, ale słyszałam o tej książce mnóstwo dobrego. Ona też, wydaje mi się, pojawiała się w wielu rankingach najlepszych książek minionego roku. Na pewno widziałam ją w magazynie książki. Do mnie nie do końca ta historia trafiła. Trochę nie mogłam się odnaleźć w emocjach głównego bohatera, w tych emocjach, które autorka próbowała przekazać, ponieważ jest to historia bardzo, bardzo trudnej relacji syna z matką. O relacji z matką będzie jeszcze jedna książka, która trafiła do mnie dużo bardziej, ale o tym za chwilkę. Natomiast tutaj mamy historię właśnie chłopca, Aleksa, który nienawidzi swojej matki i on z tą nienawiścią zupełnie się nie kryje. W ogóle pierwszy fragment tej książki, wstęp do tej książki zaczyna się jakoś tak, że jego matka w ogóle była gruba, brzydka, bezużyteczna i była najgorszą matką ze wszystkich możliwych. Także no, jest to taka naprawdę brutalna książka i ja czytając ją miałam taki zgrzyt, że no kurczę, przecież to jest jego mama, jak on może tak mówić o mamie? I w dodatku to jest matka, która nie wyrządziła mu absolutnie żadnej krzywdy, która nie zrobiła mu nic złego. Także to uczucie nienawiści bardzo mi zżytało i ja bardzo nie mogłam się w tej jego złości i agresji odnaleźć. Ta relacja później dużo bardziej ewoluowała, szczególnie właśnie w to lato, gdy mama miała zielone oczy. To było to pamiętne, przełomowe lato w relacji matki z synem. I ta druga część książki podobała mi się zdecydowanie bardziej i była dla mnie dużo bardziej przejmująca i wzruszająca, ale wciąż dalekie mi były te emocje, które czuł bohater i nie mogłam się zupełnie jakoś wczuć w tę historię,
ale na pewno jest warta uwagi, jest czymś takim, czego wydaje mi się, że nie ma na rynku dużo, bo po pierwsze nie mówi się za dużo o relacji syna z matką, jeżeli już to na przykład córki z matką właśnie, a po drugie nie mówi się o tej relacji w taki sposób. To znaczy, owszem, często właśnie mamy książki o jakichś traumach dzieciństwa, gdzie to dzieciństwo nie było idealne, natomiast to, z czym mamy do czynienia tutaj, jest czymś zupełnie innym. To jest taka czysta agresja i nienawiść, nie wynikająca nawet z jakichś konkretnych zachowań. Także jest to coś naprawdę interesującego i no, na pewno jest to bardzo dobra książka, bo czymś świadczą zresztą jej wysokie oceny, natomiast nie była to książka dla mnie, ale polecam, jeżeli Was to, co mówię, w jakikolwiek sposób zaintrygowało, to sprawdźcie, bo to jest cieniutka książka, ona ma tam około 200 stron, także nie zajmie Wam dużo czasu, a na pewno jest warta uwagi i jest taką książką, o której długo, długo będzie się pamiętać, która długo z głowy gdzieś tam nie wyjdzie. A tą kolejną książką, która była o relacji właśnie córki z matką, jest książka Wrony Petry Dworakowej. To jest książka, o której teraz jest bardzo, bardzo głośno na Instagramie, na BookTubie, także na pewno już o niej słyszeliście, bardzo dużo osób ją czyta. No i ja też właśnie początkiem stycznia po nią sięgnęłam. I to z kolei jest książka, która emocjonalnie trafiła do mnie bardzo. Dawno żadna książka aż tak do mnie nie trafiła. Tutaj mamy narrację poprowadzoną z dwóch perspektyw. Mamy przede wszystkim 12-letnią Basię oraz jej matkę. Basia ma również starszą od siebie siostrę, Kasię. I to, jak traktowana jest Basia, a jak Kasia, to jest przepaść, to jest olbrzymia przepaść, ponieważ Kasia jest dzieckiem idealnym. W tych fragmentach, kiedy wypowiada się matka, mamy do czynienia z Kasieńką najlepszą na świecie i Baśką, która zawsze coś przeskrobie. Natomiast Basia to jest typowa nastolatka, ona nie robi absolutnie nic złego. Jej winy i jej przewinienia polegają na tym, że na przykład, nie wiem, rozleje wodę na dywan albo nie pozmywa po sobie naczyń, a to wszystko w oczach matki urasta do rangi jakiegoś okropnie strasznego przestępstwa. I za każde takie drobne przewinienie Basia jest okropnie krytykowana i na każdym możliwym etapie zestawiana jest ze swoją siostrą. Kaśka jest stawiana właśnie jako ten wzór ideału i stopniowo w tej Basi buduje się takie po prostu poczucie bycia osobą bezwartościową, osobą, która zawsze coś zrobi źle, a ona nie robi totalnie nic złego i czytając tę książkę buzuje w czytelniku tak wiele emocji, chce się wykrzyczeć do tej matki, że ona nie może tak robić, że nie może tak traktować jednej córki, a drugiej zupełnie inaczej, że Basia tak naprawdę nie jest niczemu winna. I to, co chyba najbardziej boli w tej książce, to jest to, że to nie jest taka przemoc fizyczna, o której się bardzo często mówi, tylko to jest taka przemoc, która jest obecna w tysiącach polskich domów. I ja jestem przekonana, że większość z nas z takim rodzajem przemocy gdzieś tam się zetknęła, bo z pozoru, z zewnątrz, bohaterowie tej książki wyglądają jak zupełnie przeciętna rodzina, ich nic nie wyróżnia, ale jednak to, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami, no to jest już zupełnie inna kwestia. Basia to jest w ogóle taka dziewczynka, która jest bardzo utalentowana, ponieważ jest bardzo kreatywna i ma wielki talent malarski i ten talent dostrzega w niej nauczyciel plastyki, natomiast matka tutaj znowu próbuje tę pewność siebie Basi chociaż tej jednej rzeczy podburzyć, mówiąc, że przecież Kasia też pięknie rysuje i że wcale nie gorzej i na pewno nawet lepiej od Basi, bo Basia to zawsze w ogóle wyjeżdża za linię, a Kasia jest taka stranna i dokładna. I no, to po prostu boli. Czytanie tej książki boli i naprawdę bardzo, bardzo gorąco Wam ją polecam. To jest jedna z niewielu książek, na których ja tak mocno płakałam. Przysięgam, że chyba nie było strony na tej książce, żebym ja nie zalewała się łzami. I to nie tak, że wiecie, poleciała mi gdzieś łezka, tylko naprawdę łzy mi leciały po policzkach non-stop. Bardzo, bardzo gorąco Wam polecam. Trochę to jest taka książka, przynajmniej ja ją tak odbieram, oczywiście Wy nie musicie. Wydaje mi się, że to jest trochę wszystko przerysowane, wyolbrzymione. Właśnie nawet to, jaki mamy kontrast między Kasieńką a Baśką. To też nam podkreśla właśnie to, jak Basia jest traktowana. Wydaje mi się, że to jest celowy zabieg, że autorka specjalnie aż tak mocno to przekolorowała, tak mocno podkreśliła te kontrasty między Kasią a Basią, między tym, jak obie siostry są traktowane, żeby to jeszcze bardziej wybrzmiało i być może faktycznie ta matka sobie z tego nie zdawała sprawy, bo w jej oczach to nie wyglądało aż tak strasznie. Natomiast to, jak czuła się Basia, no, mówi tutaj samo za siebie i to jest coś, co nigdy nie powinno mieć miejsca i no, polecam, po prostu przeczytajcie tę książkę, to też jest bardzo krótka historia, bo ma chyba 170 stron, jest dostępna na Legimi, także bardzo, bardzo gorąco Wam polecam, to też jest zdecydowanie jedna z najlepszych książek, które w tym roku już przeczytałam, na początku 2022 roku. Przedostatnia książka to książka, która ma przepiękny tytuł i właśnie ten tytuł mnie zachęcił do sięgnięcia po nią, a jest to książka Oprzyj swoją samotność o moją. I jest to historia znowu romansu młodej kobiety z dużo starszym od siebie mężczyzną, studentki matematyki, która wdaje się romans ze swoim byłym wykładowcą. Mężczyzna jest żonaty, więc ten romans ponownie nie ma racji bytu. Jest to taka bardzo delikatna i subtelna historia. Jeżeli czytaliście Ukochane równanie profesora, to jak dla mnie obie książki są dosyć podobne właśnie na tym poziomie językowym. To znaczy tutaj również obecna jest taka subtelność i jest dużo tych matematycznych wstawek, dużo jest również wstawek muzycznych, ponieważ nasza główna bohaterka jest uzdolniona zarówno matematycznie, jak i muzycznie. Jest taką naprawdę geniuszką w pewnym sensie, ale nie jest to historia, która wywarła na mnie tak duże wrażenie, jakie myślałam, że wywrze. Podobnie zresztą właśnie było ze wspomnianym Ukochanym równaniem profesora. To znaczy ja czułam, jakbym się ślizgała gdzieś po powierzchni tej książki i nie
mogła dostać się do środka, do jej sedna, do tej esencji, do tego, co w tej książce jest najlepsze. Trochę się gdzieś być może odbiłam, jakoś nie do końca do mnie trafiła ta wrażliwość, a wydawało mi się, że trafi do mnie bardzo, ale jednak nie, także nie jest to mój ulubieniec, ale wiem, że wielu osobom ta książka się podoba, także koniecznie sprawdźcie ten tytuł, czy to jest coś, co może Wam się spodobać. I jeżeli podobało Wam się Ukochane równanie profesora, to myślę, że ta książka również ma dużą szansę, żeby przypaść Wam do gustu. I ostatnia książka, przeczytana przeze mnie w styczniu, to coś z zupełnie innej beczki, coś dużo bardziej relaksującego w porównaniu do tego, o czym mówiłam wcześniej, a jest to książka Krew i popiół. To jest fantastyka młodzieżowa. Ta książka określana jest jako high fantasy, ale to absolutnie nie jest high fantasy, to jest taka książka jak na przykład Sarah J. Maas, to znaczy jak Dwory Sarah J. Maas. Coś tego pokroju właśnie. Mamy tutaj do czynienia z główną bohaterką, Poppy, która ma tam chyba 17 lat i żyje w takim świecie, w którym ma spełnić bardzo ważną rolę. Ta rola została jej przypisana przy urodzeniu. Ona ma zostać ascendentką, taką dziewczyną, która będzie ofiarowana bogom, ale tak naprawdę my do końca nie wiemy, o co chodzi w tej całej ascendencji. I w związku z tym, że jest tak ważna dla społeczeństwa, to dotyka ją bardzo wiele różnych ograniczeń, bo po pierwsze, ze względu na swoje bezpieczeństwo nie może pokazywać twarzy, więc zawsze jak wychodzi ze swojej komnaty, to musi mieć zasłoniętą twarz. Po drugie, grono jej najbliższych przyjaciół jest bardzo mocno ograniczone, bo to muszą być wyłącznie zaufane osoby i tak naprawdę ma jedną bliską przyjaciółkę, która jest jej pokojówką, a reszta to są jej strażnicy, którzy po prostu jej pilnują 24 godziny na dobę. Oczywiście nie ma też mowy tutaj o chodzeniu gdzieś sobie po mieście, o braniu udziału w jakichś zabawach, w jakichś rozrywkach, ale oczywiście Poppy no, pragnie takiego życia, wiadomo, chciałaby się chociaż przez chwilę poczuć jak normalna dziewczyna i na samym początku książki wymyka się do jakiegoś takiego ala klubu, do takiego miejsca, które zupełnie nie przystoi osobie właśnie jej rangi i poznaje tam pewnego mężczyznę, który bardzo ją intryguje, ich drogi później ponownie się zetkną. No jest to taka typowa właśnie fantastyka młodzieżowa, także wiadomo, tutaj mamy taki wątek, dosyć mocny wątek miłosny, wątek tego całego konfliktu, tego jaką ona rolę pełni w tym społeczeństwie, tego, że ludzie, którym wcześniej ufała, być może nie do końca są tymi ludźmi, za których jej brała. Nie jest to książka, która jest do końca w moim stylu, ja raczej takich książek nie czytam, więc też nawet nie wiem jak podejść do tematu i w jaki sposób bym o tej książce opowiedzieć, ale nie była to zła książka, to znaczy ja się całkiem nieźle przy niej bawiłam i naprawdę po tych wszystkich trudnych tematach była dla mnie takim całkiem przyjemnym odstresowaniem i mimo tego, że tam ma chyba ponad 600 stron, to czytałam ją dosyć szybko, wręcz zaskakująco szybko powiedziałabym, bo w kilka dni dosłownie, bo po prostu była takim przyjemnym odmóżdżaczem i naprawdę nie wymagała ode mnie skupienia, a to chyba było mi potrzebne po ciężkich lekturach. Także nie zachęcam, nie odradzam, nie jest to coś, po co ja zwykle sięgam, więc też nie będę się tutaj za bardzo wypowiadać na ten temat. Bawiłam się nieźle, aczkolwiek fanką takich książek nie zostanę, także znowu decyzję, czy przeczytać, czy nie, pozostawiam Wam. To by było na tyle, jeżeli chodzi o to podsumowanie stycznia. Tak jak wspomniałam, całkiem sporo tych książek było, w lutym już teraz wiem, że będzie ich zdecydowanie mniej, ponieważ mamy już prawie połowę lutego, a ja dopiero kończę pierwszą książkę, także naprawdę nie wygląda to obiecująco, no ale być może po takim mocnym starcie muszę troszkę odpocząć. Dajcie koniecznie znać, czy czytaliście którąś z tych książek, albo czy macie w planach, jak wyglądał czytelniczo Wasz styczeń, a ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!